Cześć, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Wczoraj Fedorka, dzisiaj nowe Ubuntu się pojawiło. Jak się pojawia nowe Ubuntu, to pojawia się nowy filmik na kanale Świat Linuxa. Tym razem wersja z lektorem, gdzie opowiem wam o nowościach, przekażę, co tam się ewentualnie podziało ciekawego. Ja wiem, że Gnome 46 u mnie już na kanale było chyba przynajmniej ze 3 albo 4 razy, ale myślę, że warto ten film zobaczyć, ponieważ również wspominam o rzeczach, o których nie mówiłem wcześniej w żadnym filmie. A jeżeli chcecie zobaczyć Gnome 46 albo cały Ubuntu 24.04, co prawda beta, ale na żywym sprzęcie, to zapraszam do filmu, który był, nie wiem, 1,5 tygodnia temu około, gdzie pokazywałem właśnie, jak pracuję 2404 Numble Numbat na żywym sprzęcie na NVIDIA. A dzisiaj omówimy sobie to, tak jak powiedziałem, w formie lektora mojej osoby. Mam nadzieję, że się spodoba. Jeżeli tak, zapraszam do komentarzy na dole. I co? Gorąco zapraszam na film. Po 2 latach wspólnych wysiłków programistów z firmy Canonical i deweloperów skupionych wokół tego całego projektu, 25 kwietnia 2024 roku wydano długo oczekiwaną najnowszą wersję systemu Ubuntu. Słuchajcie, 2404 LTS. W firmie postaram się przedstawić nowości, jakie zawitały do tego wydania i ogólnie wam troszeczkę o tym wszystkim opowiedzieć. LTS to oznaczenie tak zwane Long Time Support. Są to systemy ze wsparciem bezpieczeństwa i aktualizacji o długości 5 lat. Dodatkowo istnieje możliwość aktywowania bezpłatnie tak zwanego Ubuntu Pro, które rozszerza to wsparcie do lat 12. Jest to zresztą jedna z nowości, jakie Canonical wprowadził do swojej wersji systemu. Pozostałe tak zwane smaki oferują zwykle 3 lata wsparcia. LTS to nie tylko wydłużone wsparcie w stosunku do wersji pośrednich wydawanych w półrocznym cyklu wydawniczym, ale także zwiększona stabilność i dużo lepiej przetestowane zawarte w systemie oprogramowanie, co zdecydowanie przypada do gustu wielu użytkownikom, którzy nie potrzebują ciągłego parcia do przodu z najnowszymi wersjami danych programów w wersji, tak? Starczy wprowadzenia, przejdźmy teraz do tego, na co tygryski czekają najbardziej, czyli zmian w systemie, a tych jest naprawdę duża, duża ilość. Uwaga, bardzo ważna rzecz. Jeżeli używasz Ubuntu 22.04 LTS, czyli wersji poprzedniej, zostaniesz poproszony o aktualizację do 24.04 LTS dopiero w okolicach lata tego roku i wtedy, kiedy zostanie wydane tak zwane wydanie punktowe tego nowego Ubuntu. Aby zrobić to wcześniej, musisz użyć wiersza poleceń i zaakceptować ryzyko, że coś może pójść nie tak, ponieważ oficjalna trasa całej aktualizacji w tej chwili nie jest dostępna. Możesz postawić po prostu w tej chwili system całkowicie od zera. Po pierwsze, nowe Ubuntu zostało wydane na kilku platformach sprzętowych. Standardowo x86-64 bity, czyli popularne platformy z procesorami Intel i AMD. Dzięki nowemu kernelowi 6.8 obsługa najnowszych technologii jest tu jak najbardziej obecna. Posiadacze najnowszych kart graficznych Intela, AMD Radeon, w tym także tzw. APU, czyli wbudowanych w procesor grafik, oraz oczywiście kart Nvidia z serii 4000, powinni być jak najbardziej zadowoleni w porównaniu do starego wydania 2204 LTS. Kolejne platformy, na które oficjalnie wydano Ubunciaka, to ARM 64, ARM HF, czyli wersja 32 bit, powinny już być dostępne do pobrania. Będą dostępne także wersje dla Raspberry Pi 4 oraz 5 oraz PPC 64EL, RISC-V 64, czy S390 oraz mainframe, w tym na przykład serwery mainframe Linux One IBM-a. Jeżeli chodzi o podstawowe wydanie, to oczywiście mamy do dyspozycji wersję desktop z pulpitem GNOME 46 dla użytkowników domowych lub korporacyjnych. Jest osobno wydana wersja serwer bez graficznego pulpitu i tylko z trybem tekstowym. Dodatkowo mamy wydane wersje Core dla urządzeń IoT oraz Cloud, czyli dla szeroko pojętych rozwiązań chmurowych. We wszystkich wydaniach mamy już, jak wspomniałem, najnowszy kernel 6.8.
tam, gdzie jest możliwe jego zastosowanie oczywiście. Jest to jądro zoptymalizowane przez firmę Canonical i posiada m.in. ulepszoną wydajność wywołań systemowych, obsługę zagnieżdżonego KVM na architekturze PPC64EL, czy na przykład dostęp do nowego systemu plików bcache.fs oraz dodatkowo poprawioną, choć nadal oznaczoną jako eksperymentalną, obsługę ZFS-a łącznie z szyfrowaniem ZFS-ie całych katalogów. To jądro, ale tutaj słuchajcie, nie jestem tego pewien w 100%, podobno zostało wydane i skompilowane ze zredukowanymi opóźnieniami i ustawieniem tak zwanego 1000 Hz zamiast 250 jak standardowo. We wszystkich wersjach zastosowano także funkcję NetPlan 1.0, czyli narzędzie, które pozwala administratorom szybko i na dużą skalę konfigurować systemy Linux przy pomocy opisów YAML i wygodniej niż kiedyś będzie następowała tutaj konfiguracja sieci. Dodatkowo jest to wszystko zoptymalizowane jako backend dla takich apletów jak Network Manager lub System NetworkD. W kernelu zaimplementowano także, albo w Ubuntu zaimplementowano także technologię Intel Quick Assist, Intel QAT w skrócie. Jest to w sumie po raz pierwszy zastosowane w serii LTS. Technologia Intel QAT umożliwia użytkownikom przyspieszenie szyfrowania i kompresji w celu zmniejszenia wykorzystania procesora oraz poprawy wydajności aplikacji sieciowych i pamięci masowych na procesorach Intel Xeon Scalable 4. generacji i nowszych, a wszystko to oczywiście dzięki bliskiej współpracy Canonicala i Intela. Jeżeli chodzi o nowe oprogramowanie, to przede wszystkim gratka dla programistów, chodzi o wersję oprogramowania i deweloperów wszelkiego rodzaju, tak? Ponieważ mamy tutaj Pythona 3.12, Ruby 3.2, PHP 8.3, czy na przykład Go 1.22. Również gratka jest dla programistów .NET-a, ponieważ wprowadzono 8. wersję tego frameworka, a co ciekawe, jest ona także dostępna na rozszerzoną platformę serwerową Mainframe, czyli IBM System Z, o której wspominałem już w newsach, bodajże w marcu tego roku. Może wystarczy teraz trochę tego technologicznego bełkotu, więc czas na nowości widoczne dla zwykłego użytkownika w systemie. Pierwszą zmianą po uruchomieniu nowego systemu jest instalator. Jest to program napisany w języku, można powiedzieć w języku, platformie oprogramowania Flutter i mocno różni się od znanego dotychczas, a jest on oparty również na technologii Subiquity oraz Curtin, która znana jest przede wszystkim z serwerowych wydań Ubuntu. Wprowadzone zmiany są nie tylko wyglądowe, ale dodano w tym instalatorze opcje dla osób z niepełnosprawnościami, czy to słuchu, wzroku, czy na przykład ślepoty barw. Ogólne opisy kroków instalatora powinny bardziej teraz pomagać użytkownikowi w procesie instalacji. Pojawia się także opcja korzystania z tzw. gotowych konfiguracji stworzonych wcześniej przez administratora użytkownika i jest to wszystko do dostosowania w formacie w plikach YAML. Na co należy zwrócić uwagę, to, że standardowo wybraną opcją jest instalacja minimalna. Po jej wybraniu w systemie nie znajdzie się żaden program do poczty, odtwarzać muzyki, czy choćby pakiet biurowy LibreOffice na przykład, czy także kalendarz. Aby uzyskać kompletny zestaw aplikacji w systemie, należy wybrać drugą opcję, czyli instalację rozszerzoną. Pozostałe kroki, czyli partycjonowanie dysku, tworzenie użytkownika są prawie identyczne jak w starej wersji systemu, więc tutaj niespodzianek raczej za dużo nie będzie. Po udanej instalacji powita nas nowy ekran logowania z możliwością wyboru sesji Wayland, który jest standardowo, ale możemy wybrać sobie także X11X. Sam wygląd pulpitu to podrasowany kilkoma rozszerzeniami GNOME 46, który omawiałem nieraz na tym kanale ostatnio. I tutaj użytkownicy np. z Ubuntu 22.04 będą musieli się nauczyć wielu zmian. Zostało mocno przeprojektowane menu
tzw. menu szybkiego dostępu w prawym górnym rogu. Zawiera ono sporo ulepszeń, jest dostęp do Wi-Fi, dostęp do Bluetooth, czy na przykład wybór trybu pracy komputera. Chodzi tu o wydajność lub tak zwane zrównoważone używanie komputera albo oszczędzanie energii. To się może przydać dla osób, które pracują na laptopach. Po podłączeniu kamery lub uruchomieniu programu, z którym ma z tej kamery korzystać, pojawi się komunikat umożliwiający jej udostępnienie, a także mały znaczek kamery nad menu systemowym właśnie. Pozostając jeszcze na górnej belce, po lewej stronie znika przycisk aktywności Activities, a zamiast tego mamy kropki, które zwiększają się lub pomniejszają ilościowo oczywiście wraz z dodawaniem wirtualnych pulpitów GNOME. Menu ustawień jest bardzo przebudowane, wiele opcji zostało przesuniętych do menu ustawienia. W środku tych menu ustawień jest menu ustawienia na samym dole, to sobie to sprawdźcie. Więc tutaj trzeba będzie poświęcić troszeczkę czasu, żeby się w tym wszystkim po prostu odnaleźć. W funkcji zmieniono zachowanie tak zwanego logowania do usług chmurowych. Tutaj chodzi na przykład o logowanie do Gmaila, GNOME, czy na przykład Microsoftu i DAV, które zostało teraz wprowadzone. Autoryzacja odbywa się w oknie przeglądarki, a nie oknie GNOME jak kiedyś. Funkcje udostępniania pulpitu czy zdalne logowanie za pomocą protokołu RDP to kolejne ciekawe ustawienia, które możecie sobie sami tam ogarnąć. Bardzo fajnie to teoretycznie możliwość dostosowywania systemu pod własne preferencje, na przykład kolorystyczne. Jest jak najbardziej możliwość stosowania trybu ciemnego i powinny go respektować wszystkie aplikacje z tak zwanego GNOME Circle, czyli wbudowane GNOME oraz wybudowane na przykład na GTK LibAdWrite 4, tak? A dodatkowo wprowadzono tak zwany kolor akcentujący, czyli podmianę kolorów na przykład teł programów, pasków czy ikonek, no oraz oczywiście guzików wyboru. Odpowiednio sobie co tam wybierzemy, to powinno ładnie nam się to wszystko zmienić. W GNOME 46 wprowadzono dla wielu użytkowników przydatną funkcję tak zwanego kafelkowania albo przypinania okien i ćwiartki. Czyli okna nie tylko mogą być teraz przypinane po obu stronach ekranu, czy góra-dół, ale także na tzw. ćwiartka, czyli ekran dzieli się na cztery części, tak? Każda może zabierać oczywiście inne okno. Jest to ciekawa funkcja, w sumie niespotykana chyba w innych menedżerach okien, można powiedzieć. No i tak, ale często jest ona spotykana w styling menedżerach, to jest zupełnie inna bajka. Przeglądając system dalej, rzuci się w oczy na pewno nowy sklep oprogramowania. Teraz to już nie App Center, a Ubuntu Software, zbudowane dzięki technologii Flutter. Narzędzie jest mocno odmienione w stosunku do starszej wersji systemu. Sklep oferuje praktycznie wyłącznie oprogramowanie w formacie Snap. To jest od dawna promowane przez Koninkala i mocno zresztą do Ubuntu wdrażane. Przy okazji Snap wspomnę, że wraz z 24.04 miało pojawić się tak zwane nowe Ubuntu, Ubuntu Snap Only, jednakże zostało to z powodu prawdopodobnie dużych błędów i problemów przeniesione na inny termin. Jaki? Jeszcze nie wiadomo. Jeżeli chodzi o sieć, to o NetPlan już wspominałem, tak? Warto się z tym zapoznać, szczególnie jeżeli macie swoje skrypty i tak dalej, i tak dalej. Ale warto dodać tutaj, iż aplikacja Network Manager wylądowo się praktycznie w ogóle nie zmienił, choć dodano możliwość wybrania na przykład szyfrowania WPA3, WPA2, Wi-Fi 6. Również dołączanie do sieci Wi-Fi jest możliwe poprzez skanowanie kodu QR z telefonem. Bardzo fajna sprawa. Patrząc dalej na zastosowane nowości, wielu usprawnień doczekała się funkcja wyszukiwania, teraz nazywa się to globalne wyszukiwanie i obowiązuje ono w programie głównie Files, tak, czyli były Nautilus. Słuchajcie, jest to w tej chwili bardzo rozbudowane narzędzie, umożliwiające między innymi dodawanie konkretnych lokalizacji sieciowych, sortowanie po zakresach dat czy modyfikacjach dostępu do pliku. Opcji jest naprawdę bardzo dużo, warto się temu przyjrzeć.
całe narzędzie poszukiwania. Dodatkowo, jeżeli chodzi także o same narzędzie pliki, czyli byłego Nautilusa, w przypadku posiadania przez Was na przykład tysięcy plików graficznych czy wideo, dziesiątek tysięcy plików w jednym katalogu, zostanie to na pewno bardzo mocno przyspieszone i odczujecie to, szczególnie w porównaniu na przykład z GNOME z Ubuntu 22.04 LTS. Jak jesteśmy jeszcze przy nowościach w tych plikach, no teraz się to pliki nazywa, no okej, Nautilus, ja wolałbym mówić Nautilus, nieważne. Słuchajcie, to przyniesiono wskaźnik postępu, który kiedyś znajdował się w prawym górnym rogu danego okienka, tak? No, pokazywał się w przypadku kopiowania albo usuwania i teraz przeniesiono do dolnej belki, tak? Do tego dolnej belki danego programu. Słuchajcie, i tam integrują nam się różne operacje sieciowe, tak? Jeżeli usuwamy, jeżeli kopiujemy, to wszystko pokaże się na dole i po kliknięciu w to będziemy mieli dodatkowe szczegóły, wszystko dużo wyraźniej i po prostu lepiej to pokazane niż było kiedyś. Bardzo ważną informacją jest sprawa wprowadzenia nowych rodzajów zabezpieczeń oraz aktualizacja tzw. profili AppArmor. AppArmor jest w tej chwili w wersji 4. Odpowiada to, można powiedzieć, za kontrolę bezpieczeństwa w systemie, co może spowodować, iż niektóre programy pobrane spoza repozytoriów Ubuntu mogą się po prostu w ogóle nie uruchamiać. Jak tłumaczą deweloperzy Ubuntu, powiedziano, że trzeba poświęcić kilka rzeczy, aby system stał się bardziej bezpieczny i odporny na złośliwe oprogramowanie. Jest to ewidentnie zgodne z założeniami twórców. Jeżeli chcecie o tym sobie głębiej poczytać, link znajdujecie pod filmem, wczytaj więcej, zapraszam. Można tu zacytować także za część tekstu z Oh My God Ubuntu. Ubuntu zachęca twórców aplikacji do skonfigurowania swoich aplikacji tak, aby korzystały z blokad za pośrednictwem profili AppArmor. Chociaż nie jest to trywialna sprawa i może mieć wpływ na funkcjonalność tych aplikacji. Użytkownicy mogą jednak korzystać z rozwiązań pozwalających na uruchomienie takich aplikacji, łącznie z całkowitym wyłączeniem nowej funkcji. No pewnie coś ala smart screen w Windowsach, tylko chyba bardziej agresywnie. Oh My God Ubuntu podam także, słuchajcie, narzędzia do profilowania wydajności, w nawiasie używane do debugowania i programowania, są teraz domyślnie instalowane w niektórych systemach. Zwykli użytkownicy ich nie zauważą, ale mówi się, że programiści docenią fakt, że w końcu będą mogli z nich skorzystać od razu po wyjęciu z pudełka. Czy to oznacza włączoną telemetrię danego programowania? Tego już niestety nie napisano. No, jak ktoś chce, to może drążyć ten temat troszeczkę dokładniej, bo w sumie to może być ciekawa sprawa. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak sprawuje się najnowsze Ubuntu 24.04 LTS, zapraszam do mojego poprzedniego filmu sprzed około 2 tygodni, gdzie testowałem akurat betę na żywym sprzęcie, ale ogólnie tam Wam pokazywałem nowe funkcje, jak to się zachowuje itd., itd. No i myślę, że warto sobie to teoretycznie i praktycznie zobaczyć, tak? GNOME 46 był pokazywany także przy okazji moich testów Fedory i paru innych, więc poszukajcie na kanale Świat Linuxa, powiedzmy z okresu miesiąca, półtora miesiąca. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak GNOME 46 się prezentuje w działaniu i tak dalej, na żywym sprzęcie z Nvidią zawsze, to zapraszam na kanał Świat Linuxa. Ubuntu w wersji 24.04 LTS możecie pobrać oczywiście bezpłatnie. Linki są na stronie ubuntu.com, a także oczywiście wczytaj więcej pod tym filmem, tam zamieszczę coś takiego. Postaram się zrobić podobny film informacyjny o pozostałych smakach, choć ostatnio Ubuntu Studio na przykład omawiałem niedawno na kanale i pokazywałem, jak tam działają aplikacje i tak dalej. Ale słuchajcie, nie gwarantuję tego, tak? Dlatego, że zmian w tych smakach jest naprawdę niewiele. Nie ma jakichś mega olbrzymich zmian i tak dalej, i tak dalej. Na przykład Kubuntu dalej jest w plazmie 5.27 i nie jest planowane jak na razie wydanie wersji 6.0 Kubuntu, tak? Być może się to pojawi dopiero na jesieni, zobaczymy. Kubuntu dalej jest 4.18, więc różnicą w tych wszystkich smakach to są raczej nowe wersje oprogramowania, a nie jakieś bardzo drastyczne zmiany. Kończąc, dzięki wielkie za obejrzenie i skomentowanie tego filmu przy okazji. Gorąco pozdrawiam i dziękuję wszystkim wspierającym kanał. No i co? Słuchajcie, mam nadzieję, że takie, powiedzmy, w miarę skrótowe info o tym Ubunciaku nowym się Wam
podobało. Jak coś, zapraszam do subskrypcji tego kanału. No i do zobaczenia w przyszłych filmach na kanale Świat Linuxa. Trzymajcie się ciepło, cześć!